Cześć! Znajdujemy się właśnie w miejscowości Lipot, gdzie jest taki termalny basen z aquaparkiem i spędzamy tutaj kilka dni wakacyjnych. Tutaj mamy parcelę, gdzie możemy się rozbić namiotem, kamperem i tak dalej. Tam są sanitariaty, wszystko zobaczycie na materiale filmowym. Ale całość jest ogrodzona takim płotem, gdzie dostajecie zegarek, po prostu wchodzicie sobie, tak jak na basen, do aqua jakiegoś tam parku, tak? I to upoważnia tak naprawdę do wstępu na ten cały teren aquaparku i możemy korzystać dowoli właśnie ze wszystkich zjeżdżalni, term i czego dusza zapragnie. Nie ma ograniczeń. Tak, nie ma żadnych dodatkowych opłat, to jest fajne, bo jak już płacicie za parcelę, zapłacicie za to wszystko, no to te zjeżdżalnie, wszystkie zjeżdżalnie macie za darmo, baseny macie za darmo, no wszystko po prostu korzystacie. Można ze wszystkiego korzystać. Tak. Wody są super, bo cały kompleks składa się z takiej głównego jakby basenu, gdzie są te zjeżdżalnie, o których będziecie mogli zobaczyć sobie na materiale. Później mamy dwa takie bardzo ciepłe baseny, tak? Tam są pół tablicy Mendelejewa. 34 i 38 stopni, nie? To są takie wody termalne, takie chyba trochę zdrowotne, bo tam są i siarczany jakieś, i no dużo różnych z takich składników i związków. Kationów, anionów. I w nich można przebywać do 30 minut, bo to są temperatury rzędu 34 do 38 stopni. Jest naprawdę tam bardzo ciepło i jak się wchodzi, to aż jest uczucie takiego lekkiego szczypania w kostki, ale ogólnie bardzo przyjemnie i można się rozgrzać tam. Tak, dokładnie. Następny to jest basen olimpijski, normalny, później z trampoliną. Później mamy taki, co tam jeszcze jest? Dla takich mniejszych taka dzieci leniwa basen. Rzeka jest też taki zbiornik z leniwą rzeką. Z prądem rzeką. Właśnie takim dużym, tak. Gdzie jest ta leniwa rzeka. Takie wodospady fajne są ogólnie. No bardzo fajnie to jest tak przemyślane. Można się poczuć jakby to było gdzieś tam, powiedzmy, naturalne jakieś miejsce, gdzie podchodzicie sobie pod skałki i spada na was woda na przykład. No. Mhm. Fajna rzecz. Ogólnie bardzo fajnie to wszystko jest zagospodarowane. Basen od basenu jest w takiej odległości, że można sobie przejść spokojnie, ale też między basenami są różne punkty gastronomiczne, że można i kupić sobie jakieś przekąski i bary koktajlowe i zestawy obiadowe na wagę, więc można też z tego skorzystać. No jedynym tutaj utrudnieniem, jakby, który uprzykrza nam trochę życie, to są komary. Niestety trzeba się zaopatrzyć w jakieś środki przeciwko komarom, bo dają w kość i nawet przejście z basenu do basenu czasami jest kłopotliwe. Tak, ale właśnie co ciekawe, jakby te parcele dzielą się na dwie części. Jest taki kanał pomiędzy tymi częściami. Za kanałem, czyli bliżej tych basenów, najpierw się rozbiliśmy i tam strasznie dużo, nawet w ciągu dnia było tych komarów pełno. Ale przeszliśmy na drugą stronę tego kanału, tam gdzie jest bardziej takiej przestrzeni więcej. Trochę wietrzyku więcej. Tak, i powiem wam, że no, tych sporadycznie się zdarzają te komary, także nie jest tragedia. Trzeba sobie po prostu dobre miejsce zlokalizować. A miejsca jest dosyć dużo, można sobie wybierać na tą chwilę. Także no, macie do wyboru miejsce. No i tak. Jeszcze tutaj można wspomnieć, że wieczorem, jak już zamknięte są te baseny, to funkcjonuje właśnie taka restauracyjka, gdzie można posiedzieć, a tutaj dla dzieci do 10 lat jest taki małpi gaj, też za darmo do korzystania przez nich i mogą się tam bawić do woli. Tak więc zapraszamy was teraz na pokazanie, na obejrzenie tego całego kompleksiku. Będziemy starać wam się tutaj pokazać wszystkie te elementy
o których powiedzieliśmy wcześniej. Także zapraszamy. Miejsce na kampery, jak widzicie, jest bardzo, bardzo dużo miejsca. Bardzo fajne parcele są tutaj przygotowane pod turystów. I co chwilę tak naprawdę macie sanitariaty i takie jakby punkty główne z sanitariatami i z prysznice, pralnia, tak jak widzicie, bardzo to fajnie wygląda i bardzo jest zadbane, to naprawdę trzeba pochwalić, prawda? Tak, jest czysto, jest często sprzątane, a oprócz jeszcze tych sanitariatów mamy punkty takiej gastronomii, kuchenne takie, gdzie można sobie coś ugotować, bo są palniki i zlewy, gdzie można umyć naczynia. No wszystko tak. Jest tak właśnie zorganizowane. A tutaj mamy, tutaj co widzicie, te budki, to są właśnie do takich zrzutów tych nieczystości, toalety chemiczne. O kampery, tak. A tutaj macie, zobaczcie, jest taka kuchnia jak gdyby polowa, czyli można sobie po prostu umyć talerze, coś ugotować i tak dalej, tak? Zobaczcie. Tutaj akurat pani będzie wchodziła, więc nie będziemy przeszkadzać. Proszę bardzo. Przesłonięte jest to moskitrami, żeby owady. Jak widzicie, Polacy też tutaj są. Jest nawet bardzo dużo Polaków. Tak. No, prysznice, bardzo fajne też prysznice. Zadbane, czyste, bardzo często są czyszczone, tak? Czyli jakby te sanitariaty dzielą się na takie trzy części. Mamy tutaj prysznicę, tutaj mamy takie umywalki. Można wysuszyć głowę, można umyć zęby. No i toalety, tak? Toalety też jest, też są zadbane, naprawdę czyste. Jest ten kanał, o którym mówiliśmy, może to jest jakaś rzeka, ale ja nie wiem, jak się nazywa. No i jeszcze jest część taka w tym miejscu bardziej zalesiona, bardziej pod drzewami, gdzie mamy trochę ochłody w cieniu. Ale za to więcej komarów. No niestety, komarów zdarzyło się tutaj troszkę więcej, czyli po tamtej stronie jest mniej komarów, po tej stronie trochę więcej. Zobaczcie, tutaj jeszcze są takie przyczepy, to są takie przyczepy, wagony. Same takie wagony, o, części wagonów. One są, tam znajdują się chyba prawdopodobnie same tylko łóżka, więc... Możemy podejść tu zobaczyć do jednego, bez nie. No widać coś, no same, są praktycznie same łóżka tylko, tak? Też parcele takie żywopłotami oddzielone od siebie. Dosyć sporo miejsca, jak przyjeżdżacie, nie ma jakiegoś narzutu, jakie miejsce macie sobie wybrać, tylko sami sobie wybieracie. Dostajecie mapkę. Dostajecie mapkę. I oprócz takich domków, właśnie tych takich wagonów, możemy jeszcze wynająć domki zwykłe, takie letniskowe, ale to już trzeba się kontaktować przez stronę facebookową. No i na pewno szybciej rezerwować, bo też tak, i rezerwować są pozajmowane. Szybciej. O, więcej ich jak sześć chyba. Czyli takie domki można sobie też wynająć. No i tutaj mamy, już zobaczcie, wejście na teren basenu. No teraz pokażemy wam wszystkie kompleksy tutaj, te basenowe, jak one wyglądają. Kolejne taka pralnia, kuchnia i toalety mamy po tej stronie tutaj. Także jeżeli chodzi o dostępność sanitariatów, to są naprawdę na wysokim poziomie, nie? Tak, przede wszystkim to, że są zadbane, że jednak cały czas jest zmieniane, czy worki na śmieci, że się nie są przepełnione, czy są czyszczone właśnie, nie ma brudu jakiegoś, gdzie tak, nieraz się czysto zdarza na kempingach. Jak widzicie, rozległy teren, można się gdzieś tam usadowić z kocykiem, leżakiem. A przed nami pierwszy basen z największymi zjeżdżalniami. Taki też brodzik jest z drugiej strony tego basenu. Imitacja morza. Tak, fale. Ta kula taka wielka, pomarańczowa, przy napędza.
Przy samym basenie jest też taki fale. Koktajl bar i można sobie zamówić piwo nawet z dostawą nad wodę samą. Siedząc w basenie można wypić sobie jakiegoś drinka. Zjeżdżalni jest aż 6. Jedna z nich jest taka ekstremalna. Tak, ekstremalna. Jest, nazywa się Big Blue. I jeszcze jest jedna fajna, taka z tych najfajniejszych takich, to jest ta szeroka, taka, gdzie w dwie osoby można na pontonach zjechać. Naprawdę rewelacja, takie poczucie nieważkości fajne. Także... I fajnie, bo jest bezpieczna i tak. Zapewnia fajne atrakcje. No i wchodzimy w górę, na górę teraz, na te zjeżdżalnie, na samą górę. Proszę, proszę. Tu jest ta Big Blue od 1,60 m. Strach jest? To nie pierwszy raz. Najważniejsze to jest tak. Pazury zahaczyć. I tak, i do widzenia. Zachlapał, uwaga. Ale żeś walnął. Ale żeś walnął teraz. Nie podawaj mi gaczy. Wszystko w całości. O, kolejny leci. Ale żeś to włonął, to jest pan panie. Co? Panie. No i teraz... Na ręce miał. Teraz ty, jak trzymasz te ręce, pokaż. No mam, nie tak. Ło! Nie naleciało do lat. Ale no, pochlapałeś teraz. Teraz już miałaś tak do nas. A tu jest ta główna, taka na dwie osoby zjeżdżalnia, gdzie mamy zjazd. Za chwilę zobaczycie. Oh!
mamy tutaj tą część taką główną basenową, taka bardziej, najbardziej rozrywkowa. Pełna atrakcji. Tak. Jeszcze jak widzicie, tutaj w tej części mamy taki bar wodny. Możecie sobie bezpośrednio z wody zamówić jakiegoś drinka, jakiś napój. Ogólnie całość jest tak fajnie ze smakiem zrobiona, zakończona, że człowiek ma, ma takie wrażenie, że obcuje z naturą, tak naprawdę. W tym budynku znajduje się sauna, dwie komory zajęte. Tak, jedną i drugą, po jednej osobie. Po jednej, no to można wejść. Mamy tutaj 95-100 stopni, tak samo tutaj. Wchodzimy zobaczyć, jak wygląda sauna. Te temperatury nie poczujecie. Ani zapachu. Ale bucha gorącem, tutaj prawie nic nie będzie widać, bo jest ciemno. Ale musicie nam uwierzyć na słowo, że olejkami eterycznymi pachnie. Aż dusi. Tak, a tutaj pani idzie. Dobra, to wychodzimy. Tutaj pani... Ale fajnie te olejki takie właśnie. Tak, tak, fajny zapach. Mentolowy. No dobra, to idziemy do... Jeżeli chcesz się ogrzać mocno, a później schłodzić, bo u góry tutaj są takie, jest takie wiadro. Nie wiem, czy to będzie widać. Od góry, o. Od góry jest takie wiadro, które co chwilę napełnione właśnie leci tutaj na osobę. Kolejna atrakcja obiektu to jest taki basen olimpijski tak zwany. Czyli po prostu taki z opływania. Pływanie sportowe można tak, powiedzieć. Tak, no to tutaj macie.
czyli Stadion Olimpijski. Idziemy sobie teraz do tych leczniczych, tak. A one są właśnie tam, na wprost. Z naszej lewej strony znajdują się sanitariaty i część restauracyjna, gdzie możemy sobie kupić jakiś obiad. Obiady wahają się w granicach 2300-400 forint, tak? 500 forint to jest 7,50. To sobie możecie tam poobliczać. No w granicach 50 zł jest takie danie obiadowe. Taka restauracja duża. A jedzenie chyba tam widać, choć wyjdzie. $2700 od 1600. Gulasz jest. To no, takie dosyć, nie? Takie makaronowe. Dania są fajne, nie? No i z części restauracyjnej naprzeciwko mamy wejście do term, gdzie mamy te najcieplejsze zbiorniki. Możemy sobie przejść takim tunelem. No i co, to pójdziemy sobie tym tunelem, tak? No to jest pewnie wybudowane po to, że są jakieś zimne dni, wiatry i tak dalej, no to tak się człowiek nie wychłodzi. A też sympatycznie się idzie. Coś innego, taka atmosfera fajna. No to wchodzimy sobie, najpierw wejdźmy sobie do tego chłodniejszego basenu. Ten basen ma w granicach 32-4 stopni, tak, więc wcale taki chłodny nie jest. No w stosunku do tego pierwszego, to jest ten pierwszy, to jest ten cieplejszy. A tam mamy ten chłodniejszy, to wejdźmy sobie do tego na razie chłodniejszego. Troszkę uczucie jakby do wanny chodzić z ciepłą wodą. Ogólnie głębokość tego basenu jest taka do pasa, można powiedzieć. No tak, ale tu nie o to chodzi, żeby pływać, tylko tak, chodzi o to, żeby się jakoś zrelaksować. Bardzo no fajne takie daszki przeciwsłoneczne. Tak, i pewnie ma jakąś funkcję leczniczą, ponieważ jest tu dużo tych różnych pierwiastków, więc jakoś wpływa pewnie też zdrowotnie. No tak ze środka wygląda basen. Można sobie przysiąść i sobie odpocząć. Thank you.
A my wychodzimy. A my wychodzimy i idziemy pokazać teraz znowu tutaj, na tą prawą stronę naszą. Prawą stronę, zobaczyć taki basen właśnie z leniwą rzeką. No taki już. Dla mniejszych też taki, dzieci. Taki relaksacyjny też bardziej, nie? To jest taki brodzik przed tym basenem. Tak, jeszcze dla małych dzieci jest taki bardzo płytki basenik. Na wprost jeszcze z tyłu za nami i na wprost to jest chyba wejście, tak? I jakiś tam bar. To jest takie wejście dla tych, którzy z zewnątrz przychodzą bez kampingu. Temperatura wody tutaj jest taka, no byliśmy w tych gorących, więc jest ten, ale jest też ciepła, nie? To też nie można powiedzieć. Tutaj, bo nie wiem, czy mi z tego kotka nie będzie ten. O, teraz. Kolejny bar, jakiś tam drinka można sobie zamówić, tak? Dzieci zjeżdżają, pani też widzę, będzie zjeżdżała. No i leniwa rzeka, ale leniwa rzeka jest włączana co jakiś czas, tak? Jest czasowo włączana, więc... A tutaj jest trochę płytszy basen. Więc jak widzicie, też można się fajnie tutaj rozerwać w takich elementach, gdzie mamy właśnie... Tak, tą leniwą rzekę, później mamy tam te wodospady, zjeżdżanie. No takie dla takich też niedużych dzieciaczków, ale dorosłych też. Wyjeżdżając w prawo od wyjazdu z tych term, jadąc na wprost, jeden jedyny w Lipot, chyba jeden jedyny, jeszcze całego miasteczka nie zwiedziliśmy, chociaż jest bardzo małe, jest taki właśnie market. Mamy tu reklamę i zaraz tam się znajdziemy, pokażemy. No co, no takie podstawowe zakupy można kupić. Tak, można opłacać kartą, nawet nie są jakieś tam tak, tragiczne ceny. Tak, za zakupy zapłaciliśmy i nie widziałam, żeby jakichś dużych prowizji. Banki nie narzucają takich dużych prowizji, tak. Co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Aha, cena za 4 osoby pod namiotem, razem oczywiście z tymi wejściówkami, tak, na te termy. To jest w granicach, tak przeliczyliśmy, 200-250 zł tak będzie gdzieś kosztowało, tak? Około 250 zł trzeba się liczyć za dobę, tak. Dla takich, którzy nie chcą na parcelę wjeżdżać, to jest obok parking, można sobie tam za darmo przystanąć. Gdyż ktoś ma kampera, to sobie tam przespać i wejść sobie po prostu tylko i wyłącznie zapłacić za wejście. Ale nie wiemy, jakie są ceny, to trzeba zobaczyć na stronie Lipot Term. Tego wam nie powiemy, to sobie sprawdzicie. Ewentualnie w opisie pod filmem będzie link do
do tej strony internetowej z termami. A ceny ogólnie są zbliżone w markecie do tych polskich, nie ma jakiejś dużej różnicy tak. W przeliczeniu. No i my się właśnie udajemy do tego sklepiku. Do sklepiku trzeba się kierować w stronę kościoła. Jak zobaczycie wieżę, to macie tutaj już ten market. Jeżeli chodzi o punkty gastronomiczne, to nie tylko są to punkty gastronomiczne na obiekcie Term, ale również i poza. W samym praktycznie centrum wsi Lipot, kierując się w stronę kościoła, od kościoła w stronę Gyor, miasta Gyor, po prawej stronie znajduje się super bar, restauracja, gdzie naprawdę serwują pyszne jedzenie. Naprawdę, jeżeli będziecie w tym miejscu, musicie tam zaglądnąć. Pamiętajcie. Restauracja, pensjonat i bardzo, naprawdę bardzo dobre jedzenie. Tutaj zobaczcie widać sami. Gulasz po węgiersku, sałatka z kurczakiem. Bardzo smaczny gulasz po węgiersku. Kluseczkami. Naprawdę. Zupa gulaszowa, przepyszna. Już spróbowałam i też pyszna. I kotlet taki tradycyjny z piersi kurczaka z frytkami. Także jest wybór, każdy co lubi może sobie wybrać. Na deser naleśniki różne rodzaje też. Także są, możemy powiedzieć, żeby było międzynarodowo, to pokażemy tak. Pięknie. Tak. Polecamy. Polecamy. Cztery zetki. Tak, cztery zetki, super. Zastanawiasz się pewnie, czy poza termami będzie coś dla Ciebie interesującego. Otóż mając hulajnogę czy rower, możesz podróżować pomiędzy wsiami oddalonych od siebie co kilka kilometrów, ale w sposób bezpieczny, dlatego że Węgrzy mają bardzo fajnie rozbudowane ścieżki rowerowe. Naprawdę zaskoczyliśmy się bardzo pozytywnie, że mogliśmy podróżować tak naprawdę ze wsi do wsi i podziwiać okoliczne zabudowania czy pola. No i mogliśmy sobie w ten sposób spędzać miło czas. Dojechaliśmy do kolejnej wioski, zobaczcie, jeszcze takie fajne przystanki są. Nawet zobaczcie, tutaj mamy taki budowany, ale jak zadbany, bo przecież widać tutaj jakieś są kwiatki, nie? Można śmieci, krzesła. No, stare, ale takie fajne. Fajne jest to, że widać, że nikt nie niszczy tutaj. Tak, na przystanek sobie można przyjść i posiedzieć, poczekać na autobus. Taka spokojna wioska, spokojna okolica, nie? Mhm. Nie wiem, co to jest. To jest może jakieś miasteczko, wioska. No a my będziemy wracać już, nie? Bo to już około 10 km jest. A nie wiemy, jak się te hulajnogi sprawują. Czy dadzą radę wrócić, tak powiedzmy zasięg 20 km postawiliśmy, że dadzą radę, więc... Moja ma jeszcze 4 kreski. Od wsi Lipot, około 24 km, znajduje się szóste co do wielkości na Węgrzech miasto, nazywa się Gyor, na które zapraszam Cię już teraz, ale w drugiej części naszej relacji z Węgier, dlatego że ta część już byłaby zbyt długa. Kończąc naszą relację tutaj z Lipot, możemy Wam naprawdę z
pełną odpowiedzialnością polecić to miejsce, bo macie tak, parcele, bardzo dużo do wyboru, dużo miejsca, swoboda, czyste sanitariaty. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten kompleks, no jak widzicie, nie ma bardzo dużo ludzi. No nawet w niedzielę nie było aż tak dużo. W tygodniu to już praktycznie, no zobaczcie, co tutaj, garstka ludzi tak naprawdę. Macie swobodę, macie kilka tych basenów, tak? Jeżeli lubicie taki aktywny wypoczynek nad basenami, to serdecznie Wam polecamy. Polacy, taki mały apel, nie bójcie się podróżować. Zagranica to też nie koniec świata. A poza tym jest blisko przecież, warto się odważyć, tym bardziej właśnie miałam to mówić, że to jest naprawdę niedaleko. I nieraz jest z jednego krańca Polski do drugiego większa odległość niż tutaj na Węgry. Tak, a my zapraszamy do kolejnych filmów. Oglądajcie, subskrybujcie. Bo jak subskrybujecie, to wiemy, że mamy dla kogo montować takie filmy i robić takie relacje. Więc atakujcie z tymi komentarzami, lajkami, czy jak Wam się nie podobało, to piszcie co. No i co? I do następnego razu, tak? Tak. Trzymajcie się, hej! Pa!